Zamiast dobrowolnego ZUS-u będą wakacje od składek. Takie rozwiązania przygotował rząd. Część przedsiębiorców czuje się rozczarowana. Wyborcze obietnice wyglądały bowiem zupełnie inaczej. Rada Ministrów przyjęła w tym tygodniu nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Znalazły się w niej wakacje od ZUS dla małych przedsiębiorców. Mowa o tych, którzy oprócz siebie ubezpieczają jeszcze maksymalnie 9 innych osób, a ich roczne przychody nie przekraczają 2 milionów euro. W jednym dowolnie wybranym przez przedsiębiorcę miesiącu w roku będzie on mógł zaniechać odprowadzania składki na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a także składek za siebie na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Według wyliczeń resortu rozwoju i technologii pozwoli to na zmniejszenie wydatków firm o około 1600 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne zostaną pokryte przez państwo. Dużej chmury, mały deszcz. Tak rozwiązania przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii komentuje były wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Podkreśla, że przedsiębiorcy czują się rozczarowani, bo koalicja rządząca złożyła zupełnie inną obietnicę. O dobrowolnym ZUS-ie. Nawet w poprzedniej kadencji państwo złożyliście projekt w tym zakresie. Tutaj wprowadzacie wakacje od składek. PiS w czasie swoich rządów wprowadził 6-miesięczne zwolnienie ze składek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a później mały ZUS przez 2 lata.